Witajcie serdecznie! To znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Dla wszystkich osób, które tak jak ja kochają perfumy i zawsze są głodne wiedzy na ich temat. Kochani, dzisiaj opowiem Wam o dwóch ciekawostkach. Po pierwsze, przedstawię Wam starą wersję, pierwotną wersję zapachu Cinnabar od Esteloder. To zapach, który jest kuzynem opium i siostrą. Em, Yod i Jest gdzieś tutaj wpisana w jego powstanie rywalizacja. Rywalizacja pod koniec lat 70. między właśnie Diorem a Estée Lauder. Obie z tych firm chciały kreować trendy. No i kreowały trendy. No ale to tak podobnie z podróżą na Księżyc. <grywalizacja> Kto pierwszy, ten lepszy. No i tutaj będzie kilka ciekawostek na ten temat. Ale zanim ale zanim przejdę do tego bardzo nietuzinkowego, mocnego zapachu, to opowiem Wam o takiej ciekawostce. Nie wiem, czy, nie wiem, czy o tym słyszeliście. Tutaj mam to przed sobą to koło. Cóż to takiego jest? To jest takie koło zapachowe stworzył je. Michael Edwards, który już od dawna działa w tej, na tej niwie perfumowej, stworzył on internetową bazę danych, która jest częścią przewodnika po zapachach, który, który miał swoje, swój początek w 1984 roku. I ta baza, dana, baza danych jest aktualizowana po dziś dzień. Przez Michaela, jego współpracowników, tak, I, i, i ten zespół ocenia zapachy, klasyfikuje zapachy, i jest już w tej bazie danych ponad 44 tysiące perfum. I słynny krytyk perfumowy Luca Turin nazwał tę, tę jego bazę jedyną, Wszechstronną, historycznie dokładną, wiarygodną pod względem faktów i spójną artystycznie bazą danych zapachów, jaka istnieje. Okej, okay, tyle powiedział Lu Luca Turin. No i teraz mm, popatrzmy, co jest w tym kole zapachowym. Co tutaj takiego jest. No, mm, powiększę obraz i zaraz wam pokażę. Mamy tutaj. Mamy tutaj, może to jednak przybliżę w inny sposób, tak będzie łatwiej. Zatem mamy tutaj koło, które taki schemat, który, który pozwoli nam się rozeznać w, naszych, w naszej ulubionej kategorii zapachów. No, i mamy tutaj też według, według składników i według kolorów. Właściwie kolory mają nam pomóc odnaleźć naszą ulubioną rodzinę zapachów, tak? Więc mamy tutaj oczywiście floral, czyli kwiatowe, fresh, czyli świeże, morskie, zielone. No i tutaj dalej mamy właśnie orientalne. I drzewne, no to są te podstawowe kategorie, prawda? Yy, w, w tych ym, woniach kwiatowych mamy również właśnie yy, świeże kwiaty, cięte kwiaty, kwiaty z dodatkiem przypraw. Mamy również yy, pudrowo-aldehydowe kwiaty. Tutaj w tych, w tych świeżych mamy oczywiście galbano, zapachy z galbanum, mamy zapachy morskie, mamy zapachy bergamotkowo-cytrusowe, lawendowe, ziołowe, tak? Są takie rodziny zapachowe. No i tutaj w tej kategorii, która mnie najbardziej interesuje, Floral, floral Oriental, no to mamy właśnie. Świeże kwiaty, kwitnące kwiaty z przyprawami. Mamy ambrowo kadzidlane, mamy mm, jakby orientalno-żywiczne zapachy. Mamy tutaj taką kategorię z drzewo sandałowe Paczula. Y, aromatyczne drzewa i y wetiver. Tak i co tutaj jeszcze mamy? Yy, ambrowe, suche drewna. Wilgotne drewna, zapachy też skórzane, tak. No i <laughs> to jest ciekawe, żeby się nad tym przez chwilkę zastanowić, yy, jaka kategoria nas najbardziej interesuje, albo jakie kategorie nas najbardziej interesują, i w tych kategoriach szukać yy, swoich ulubionych perfum. Yy, no bo to zwykle jest tak, że, że mało jest takich osób, które kochają wszystkie kategorie zapachowe. No, i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że, że, że to, że nie musimy się czuć zobowiązani, yy, oglądając kanały perfumowe, nie musimy się czuć zobowiązani, że, że musi nam się wszystko podobać. Yy, ja tutaj nikogo nie chcę na tym moim kanale onieśmielać ani, ani na siłę przekonywać, że Orient jest najlepszy. Ale tworzę ten kanał, dlatego, dlatego po prostu dzielę się moimi, moimi poglądami, moimi przeżyciami związanymi z tą pasją perfumową I, i zawsze podkreślałam, że moją ukochaną kategorią jest właśnie kategoria perfum orientalnych, orientalno-kwiatowych, orientalno-przyprawowych, ale co nie znaczy, że zamykam się na inne kategorie, wręcz przeciwnie, im dłużej tą, ta pasja u mnie trwa, tym bardziej otwieram się na inne zapachy, jak choćby na jak choćby na cytrusowe, które nigdy nie były moimi ulubionymi, jak choćby na morskie, które też nigdy nie były moimi ulubionymi. Yy. I to nie jest tak, że wszystko nam się musi podobać i każda rodzina zapachowa musi nas zachwycać. Yy. Ja na przykład mam problem, tak jak wielokrotnie mówiłam, z białym piżmem, mam problem z udem <laughs> i nie za bardzo lubię takie stare, mocne szypry. Yy. I to jest tak, że nie musimy się czuć właśnie, tak jak powiedziałam na początku, zobowiązani, aby się wszystkim zachwycać. Także spokojnie, jeżeli coś się komuś nie podoba, to po prostu możecie to jasno tutaj wyrażać, ale, ale dobrze jest się rozeznać, tak? Która z tych grup jest nam najbliższa? I wtedy mamy tutaj łatwiejszy wybór, tak? Możemy szukać sobie również po składnikach. Nie wiem, czy, czy, czy... może wiele osób początkujących o tym nie wie, że na przykład na, na Fragrantice możecie sobie wybrać jeden składnik, na przykład miód, czy na przykład, nie wiem, mirabelkę, czy cokolwiek. I klikniecie na ten składnik i, yy, i baza danych fragrantiki pokaże Wam wszystkie zapachy z tym składnikiem. Tak sobie można ułatwiać życie, tak? Tak można też znaleźć wiele zapachów z nietypowymi składnikami. No i to Wam pokazuję jako taką ciekawostkę. No i który za, y, która kategoria to, to Cinnabar? No myślę, że y, orientalno-żywiczna zdecydowanie, czyli ta mocno bordowa kategoria. O przepraszam. No kartonik też tutaj nam coś mówi na ten temat. Dobrze. I teraz już przejdę do Cinnabar. Do omówienia tego zapachu. Dajcie mi chwilkę. Tak. Nie wiem, czy tutaj YouTube, czy YouTube mi tutaj nie ocenzuruje filmu poprzez tę nagą pierś, więc może ją tutaj jednak zasłonię. Troszeczkę, no, śmieszne. Śmiesz w śmiesznym świecie żyjemy, prawda? No, <śm> ale trzeba się trzymać tych zasad. Kochani, Cinnabar. Zapach, który był określony przez jednego z recenzentów, zapachem już nie z tej epoki, zapachem, który no, nie może podobać się współczesnym kobietom, młodym kobietom, zwłaszcza, że on już jest na granicy wymarcia, jest on takim dinozaurem perfumowym, natomiast natomiast warto, warto się nad nim pochylić, bo jest to arcydzieło perfumiarskie, nawet jeżeli z innej epoki, jak to było? Więc pani ST Lauder zawsze była zafascynowana tajemnicą i bogactwem orientu. I w 78 roku w 78, co jest ważne, zdecydowała, że nadszedł właściwy czas na, na taki zapach inspirowany wschodnimi wpływami. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jest taka stara reklama tego zapachu, gdzie tam pewna taka bardzo elegancka, rudowłosa pani płynie takim, takim czunem po wodzie, trochę tak jakby w stronę Taj Mahal, więc tutaj to wszystko się miesza ze sobą. Szalimar wiecznie żywy, tak. Ta pani płynie czółnem w nocy do jakiegoś takiego orientalnego pałacu. I tutaj na stronie Estée Lauder jest podane, że Cinnabar zapoczątkował światową falę egzotycznych zapachów bursztynowych. No i tutaj musiałam to sprawdzić jeszcze raz, że opium jednak było pierwsze. Opium pojawiło się w 1977 roku, czyli rok wcześniej. Natomiast ta historia ma, <gryw> ma taki, no, takie śmieszne zakończenie, że yy, opium z kolei mogło być inspirowane zapachem Estée Lauder i. <laughs> Dew. Więc tutaj to wszystko się tak z, z, zabawnie ze sobą splata. W każdym razie, są to zapachy bliźniaczo podobne, rzeczywiście. You'd Opium i Saint Laurent, no i Cinnabar. Zdecydowanie. Nos, który... Nie ma osoba, która nie ma czasu tak poświęcić się analizie tych, tych, tych woni na ciele, to może, może powierzchownie stwierdzić, ach, to jest właściwie ten sam zapach, podobne składniki, podobne brzmienie, mocny, upojny, orientalny zapach z przyprawami gorący. Seksualny, ale może jednak nie z tej epoki. Natomiast yy, ja lubię się pochylać nad zapachami, lubię je testować spokojnie, lubię obserwować ich rozwój. No i właśnie dzisiaj sobie tak analizowałam te różnice. I, i muszę powiedzieć, że ten zapach. Najładniej współpracuje z moją skórą. Co nie znaczy, że opium czy jołdliw nieładnie się na mnie układa. Wręcz przeciwnie. Natomiast ten zapach jakby jest najbardziej żywy na skórze. Najbardziej jest taki najbardziej nieprzewidywalny, żywy, gorący, dynamiczny. I zaraz Wam opowiem, z czym on mi się kojarzy i dlaczego on w ogóle nazywa się Cinnabar. Tak. Więc jeszcze popatrzmy, co powiedziała pani Estelauder. Lauder. No, ona mówiła tak, że Cinnabar to ciepły, tajemniczy, nieskończenie pociągający korzenny zapach. I dokładnie tu jest cytat z tej pani Esty Lauder. Sinabar to zapach, który spełnia tęsknotę każdej kobiety za tym, co egzotyczne i tajemnicze. Tak, zdecydowanie. No i od razu powiem, co on ma tutaj w środku. Hmm, jaśmin, kwiat pomarańczy, mandarynkę w środku jest lilia, róża, goździk w nutach podstawy jest drzewo sandałowe, olibanum, balsam tolu paczula jeszcze jest również brzoskwinia no i konwalia i oczywiście cynamon i ilang ilang co najbardziej wyczuwam najbardziej wyczuwam zdecydowanie balsam tolu cynamon drzewo sandałowe i może tą paczulę. No i tak, niektórzy myśleli, że Cinabar to, to właściwie nazwa jest od, od cynamonu, ale tak nie jest. Chociaż ten cynamon tu jest och, on tu jest i pylisty, i gryzący, i oszałamiający, i słodki, i upojny. Natomiast, co właściwie znaczy Cinabar? No właśnie, jest to taka rudar on służył dawniej jako naturalny czerwony barwnik w Hiszpanii, 700 lat przed naszą erą w Hiszpanii był wydobywany przez greków i służył jako podstawa do farb, farb czerwonych. Wiadomo, że budynki w tamtych czasach były często właśnie malowane na, na, na taki kolor właśnie rdzawo-czerwony. Jest to jeden z niewielu siarczanów. Które można zaobserwować współcześnie, i to jest dla mnie kluczowa informacja: że powstaje on pod wpływem wysokich temperatur z gazów wulkanicznych i spotykany jest w gejzerach i gorących źródłach. Więc wulkan i gejzer <laughs> to są kluczowe y, słowa, aby zrozumieć ten zapach albo, albo aby sobie go wyobrazić, jeżeli go nie testowaliście. A można się go wystraszyć. Rzeczywiście ja próbowałam do niego podchodzić dwukrotnie, ale testowałam tą współczesną wersję i stwierdziłam, że zbyt retro. Początkowo było tak. Zbyt retro. Nie, zbyt podobne do opium. Nie rozumiem tego zapachu. Takie było moje jeszcze, moje, moje reakcje tam 2-3 lata temu. Nie, nie, nie. nie Jakiś taki dziwny zapach retro. No, ale ponieważ udało mi się znowu rarytasik właśnie nabyć w charity shop, znów... No, rarytasik, stara pierwotna wersja tego zapachu. No to oczywiście musiałam, musiałam się z nim zmierzyć i zmierzyłam się z nim w tym razem z wielką przyjemnością. Pokazuję wam ten kolor, ten kolor. Kolor jest niesamowity. Kolor nam wiele mówi o tym zapachu. No i właśnie. I czym on się różni od Opium i od IOUDDY? No przede wszystkim jest o wiele bardziej słodki, o wiele bardziej zawiesisty i o wiele bardziej taki przytulny. On się do skóry łasi, on na skórze nas oblepia po prostu w niesamowity sposób. On ma niesamowitą atomową projekcję i trwałość. Kto go stworzył? Josephine Catapano, czyli pani, która stworzyła zapach. Mm, ojej, wyspa, wyspa, wyspa. Wiecie, który zapach? Nazwa wyspy. <laughs> w każdym razie stworzyła go Josephine Catapano i Bernard Schön. No i jest to zapach, tak jak mówię. Niektórzy uważają, że to jest dinozaur perfumowy. Ja też być może tak myślałam, ale dzisiaj go przetestowałam. Tak naprawdę, tą starą wersję. No i przepięknie się rozwija. Jest wrażenie, że wchodzimy właśnie do jakiegoś środka wulkanu, albo podziemie, albo do jakichś jaskiń, albo do jakich, ym, y, jakichś takich miejsc, gdzie są jakieś, właśnie y, y, podziemie. Wchodzimy tam, gdzie wydobywamy jakieś, jakieś dobra y, naturalne, tak, y, właśnie jakieś siarczany, jak, y, jakieś takie rzeczy. Więc jest wrażenie takiego dużego ciśnienia. Ten zapach w ogóle generuje niezwykłe ciśnienie. Od początku do końca po prostu wżera się w skórę, projektuje niesamowicie, jest bardzo gorący, bardzo upojny, oblepiający, więc jeżeli wchodzimy gdzieś pod ziemię, w jakieś tunele do środka wulkanów, czy w jakieś, wiecie, fabryki, nie wiem, właśnie siarczków, takie, takie miejsca. Ja byłam, bywałam w takich miejscach, to jest tak, że mamy tam tlen. Oczywiście, musimy mieć tlen, ale, <laughs> bo oddychamy. Natomiast jest wrażenie takiego pyłu, który gdzieś tam krąży, takiego, takiej intensywności. Wiemy, że znajdujemy się w innym świecie. Jest inne ciśnienie, jest, jest jakby inna temperatura, i wszystko, ta cała woń nas, prawda, tak jakby to powiedzieć, właśnie, i oblepia, i poddusza. Ale w tym przypadku. To jest miłe podduszanie. <laughs> Brzmi to jakoś perwersyjnie, co ja tutaj mówię, ale chciałabym Wam po prostu przekazać, że ten zapach ma niesamowitą fakturę, właśnie. No, pomyślcie sobie, że wkładacie głowę do wnętrza wulkanu i tam wszystko buzuje, buzuje, buzuje. Wszystko jest takie nieprzewidywalne, wszystko jest gorące. Nuty się przenikają. I jest wrażenie, że zaraz nastąpi ta eksplozja. I ta eksplozja w tym zapachu jest rozłożona na, na raty, dlatego, że on jakby cały czas żyje, on cały czas wybucha. Do naszego nosa dolatują te piękne wonie: naprawdę piękne, bo jest i właśnie i róża, i cynamon, i lilia, i brzoskwinia, i cudowny, cudowny narkotyczny balsam tolu, i drzewo sandałowe, i langi lang, benzoes. To jest taki zapach kameleon. Który nam podnosi ciśnienie, który nie pozwala o sobie zapomnieć, który jest hipnotyzujący, gorący, bardzo zmysłowy. Czy jest to rzeczywiście taki dinozaur? No, jestem ciekawa, jak na niego na przykład reagują mężczyźni. Nie miałam jeszcze okazji je sprawdzić. Natomiast pewien recenzent napisał. Że jest to niesamowity majsterszyk, majstersztyk, że jest to kreacja kwiatów. To jest kreacja kwiatów w palącym, suchym dymie goździkowym, połączonym z lepką żywicą. Kwiat pomarańczy utopiony w olejku z goździków. Wszystko w tym zapachu jest intensywne wszystko jest takie na 200%. Jest to prawdziwie orientalna podróż. Jest to zapach dla kobiety o silnym charakterze, dla kobiety bezkompromisowej, dla kobiety, która nie krępuje się nie krępuje się właśnie pachnieć niewspółcześnie. Dla indywidualistki. Dla mnie jest to rzeczywiście majstersztyk. Ja nie miałabym, nie miałabym problemu, żeby go nosić te, tu i teraz, i będę go nosić tu i teraz, bo patrząc jeszcze raz w to koło to zapachowe, to utwierdzam się w przekonaniu, właśnie, że, że, jednak, yy, że jednak ja preferuję wo, wonie intensywne. Oczywiście próbuję innych, próbuję lekkich yy, zapachów z zieloną herbatą, z lawendą, z nutami morskimi. I potrafię się takim zapachem zachwycić, oczywiście. Natomiast no, bliższe mojemu sercu, bliższe mojej osobowości są zapachy narkotyczne, gorące i orientalne. I dobrze jest to wiedzieć. Ja już teraz to wiem. Ja już teraz to wiem, co naprawdę lubię, ale uważam, że osoba, która interesuje się perfumami, powinna jednak cały czas ten rynek penetrować, bo, bo jest tutaj taki wieczny głód zachwytu, prawda? <śm> No, tak przynajmniej mi się wydaje, że jednak, że, że to nie jest li tylko jakaś taka, wiecie, zakupomania, obsesja, obsesja nowych produktów, że musimy mieć coś nowego, nowego, nowego. Przynajmniej w moim przypadku to jest raczej poszukiwanie wrażeń. To jest to poszukiwanie, to marzenie, żeby ktoś mnie zaskoczył tak bardzo, żeby mnie ten zapach, wiecie, odurzył, zwalił z nóg i żebym, żebym, żebym po prostu miała kolejny, kolejny, kolejny zachwyt. Dlaczego my, perfumocholicy, chcemy się tak bardzo zachwycać? Ha, huh. to jest ciekawe. <laughs> Czyżby brakowało nam innych namiętności w życiu? <laughs> dajcie mi odpowiedź i dajcie mi znać, czy znacie Cinnabar. Cinnabar. <laughs> Dziękuję za uwagę. Papa, pa. dobranoc.